Cześć z tej strony, Gerd Marfa. To kolejny odcinek fantastycznej książki. Niestety, prawdopodobnie w tym tygodniu będzie to yy, nie tak fajny odcinek fantastycznej książki dla Was, ponieważ mam do pokazania coś bardzo, bardzo, bardzo małego i dużo, dużo, dużo informacji. E, chcę dziś Wam powiedzieć, dlaczego jest późniony. Chcę dziś Wam powiedzieć o coś się kończy, coś się zaczyna, Andrzeja Sapkowskiego. Przy czym dosłownie w dwóch, trzech zdaniach bo tak żebyśmy mieli zakończoną ładnie zimę z Andrzejem sapkowskim, ale żeby tego jakoś specjalnie nie przedłużać i tam nie ma wiele do powiedzenia moim zdaniem o Coś się kończy Coś się zaczyna, w całym tomie opowiadań szczególnie chcę wam zwrócić uwagę na dwa opowiadania na Podaję, że właśnie to jest tytułowe Coś się kończy, Coś się zaczyna mm, ze ślubem Geralta i Yennefer chyba, że to było inne, ale niestety jak widzicie ja nie mam przy sobie egzemplarza bo prawdopodobnie jest gdzie indziej. Nie pytajcie. Nie wiem. Nie wiem, gdzie zginął. Eee, opowiadanie ze ślubem Geralta i Jenefer. Pierwsze opowiadanie ze świata e, Wiedźmina, które napisał Andrzej Sapkowski. M, bardzo takie w tym momencie fanowskie, ponieważ wszyscy myśleli, że to właśnie w ten sposób, tym opowiadaniem ślubem Geralta i Jenefer, będzie kończyć się cała saga. Jak wszyscy wiemy, oczywiście tak się nie stało. A jeśli nie wiecie, to nie liczcie na to. To nie jest zakończenie sagi. To jest taki coś fajnego do sagi. On pisząc to opowiadanie stworzył ten świat, stworzył Geralta, stworzył to wszystko i to jest bardzo lekkie, przyjemne mm, mało domyślenia opowiadanie y, właśnie ze świata Wiedźmina. Tam nie pojawiają się kompletnie postaci z sagi, y, tam pojawiają się głównie zasadzie tylko i wyłącznie postaci z opowiadań, ponieważ pisząc, pisząc to opowiadanie miał już plan na Miecz Przeznaczenia i miał już plan na Ostatnie Życzenie. Umieścił tam te postaci. Jest śmiesznie, jest fajnie. Jest spoko. O tyle wam polecam to opowiadanie, ponieważ warto zwrócić uwagę, jak inaczej wygląda pisanie Andrzeja Sapkowskiego i jak inaczej zupełnie wygląda świat Wiedźmina właśnie w, w opowiadaniu o ślubie w stosunku do sagi. To no, chyba nie jest tytułowe opowiadanie, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie miało, miało tytuł. Jeśli weźmiecie do ręki, coś się kończy, coś się zaczyna, to znajdziecie to opowiadanie bez, bez problemu. Nie pamiętam tytułu. <laughs> Przykro mi. <laughs> e, I drugie opowiadanie, na które chcę, chcę wam zwrócić uwagę, jest to opowiadanie w Leju po bombie, które jest mm, prawdopodobnie najlepszym opowiadaniem Andrzeja Sapkowskiego, jakie w życiu czytałem, jest kompletnie inne. E, historia bardziej z takiej... Z takiej Postał ap apokaliptycznej przyszłości, gdzie dwóch bardzo młodych chłopaczków yy, wybierając się gdzieś, nie mówmy gdzie, nie, po co nie mówmy, dlaczego, bo to nie nieważne, yy, wpada w ogromny lej po bombie i zaczynają ze sobą rozmawiać o wielu bardzo dziwnych sprawach. To, jest, to opowiadanie jest w ogóle bardzo dziwne yy, i bardzo, bardzo, bardzo inne, jak dla mnie. Ale jest świetne. Jest świetne, i dlatego warto, warto zwrócić na nie uwagę. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o część tego odcinka, która miała, ma, ma, ma być dla coś się kończy, coś się zaczyna. Ponieważ już bardzo dużo powiedzieliśmy o Andrzeju Sapkowskim, bardzo dużo powiedzieliśmy o jego twórczości, o jego pisaniu. Cały tom opowiadanie w ogóle opłaca się kupić, opłaca się mieć, opłaca się przeczytać. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na to, że istnieje i co jest z niego najfajniejsze. To tyle. Poprawił mnie jeszcze ktoś, a propos maladii, wydanie, które jest nowe, zawiera nie tylko tą mini-powieść Malady, nowe wydanie Malady, ale zawiera również właśnie fragmenty z Coś się kończy, coś się zaczyna. Ja nie wiem, czy, to, czy, 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 czy zawiera wszystkie opowiadania z starego wydania, Coś się kończy, coś się zaczyna. Ale, 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 z tego, z tego, co właśnie, ktoś z Was mnie poprawił, jest tam, jest tam część tego. To, to zostało w jakiś sposób połączone. Nie, nie brałem tego do ręki, nie miałem ostatnio czasu być w bibliotece, ani w księgarni, także nie miałem ostatnio tego, tego wydania, ale nie powiem wam konkretnie, co tam jest. A to sobie zobaczycie. Także może warto się zastanowić, czy nie lepiej właśnie kupić nowego wydania Malady, zamiast szukać starego wydania Malady ze Światem Króla Artura, tylko właśnie z tymi częściami. Coś się kończy, coś się zaczyna. Albo osobno coś się kończy, coś się zaczyna. To już co wam w duszy gra, ee, jak chcecie, jak wam się będzie bardziej podobać i czy w ogóle macie na to ochotę. Drugą częścią jest część mocno informacyjna, bo dużo mam Wam do powiedzenia. Nie będę robił osobnego filmu na, na, na samą część informacyjną, bo to nie ma sensu. I tyle. Eee, tym bardziej, że to odnosi się głównie przede wszystkim właśnie do fantastycznej książki. Chciałbym z wami mm, was zapytać, co myślicie o formie fantastycznej książki. Mój Boże, jak ja mam po mam, mam słuchów w a nie mam nie, nie mam czego się napić i zaczynam się seplenić. Eee, czy, myśl, czy uważacie, że może za mało konkretów jest w e, fantastycznej książce, bo już coś takiego słyszałem? Ja tutaj staram się troszeczkę, żeby fantastyczna książka balansowała pomiędzy mm, krótką formą, żeby, żeby to się Wam przyjemnie oglądało i żeby tam było trochę mimo wszystko treści, bo to nie są stricte recenzje, tylko ja sobie siedzę i pierdzielę o tych książkach i polecam wam coś, co mi się akurat podoba. Jeśli chcecie więcej usłyszeć o fabule, o jakichś innych konkretach, więcej o postaciach, więcej jakieś wyszcz wyszczegółowione wszystko, jakiś system ocen, jakiś cokolwiek innego, chcę, żebyście mi o tym powiedzieli i ja postaram się to zmienić. Hmm, może nie wiem, może, może podoba Wam się tak, jak jest, to nie, to nie będę nic zmieniał, ale, ale byłoby fajnie, jakbyście się odezwali i powiedzieli co byście wy chcieli od fantastycznej książki, bo ja ten, tego nie robię tylko dla siebie, bo może ja mam z tego bardzo dużą frajdę, ale podoba mi się to, że ktoś to ogląda, bo, 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 bo z tego co widziałem jest 60 widzów, z czego bardzo dużo z was jest aktywnych i dużo osób mówi, że to jest mało, a dla mnie to jest strasznie dużo. Strasznie dużo widzów i strasznie dużo osób aktywnych i jestem tym zachwycony. Także tak, fajnie byłoby z wami pogadać. I co? Aha? Druga kwestia. Co robić w fantastycznych książkach? I to bardzo mi się podoba, że e, rzucacie mi konkretne tytuły, które chcecie, o których chcecie usłyszeć, o których chcecie odcinki. Ja o nich wszystkich pamiętam, tylko muszę mieć na to czas, muszę, mieć do, do, muszę się zastanowić, co chcę najpierw. Ja pamiętam o Maltazjańskiej Księdze Poległych, ja pamiętam o Smoczym Pazurze, ja pamiętam o Piekarze, którego uwielbia się i chcecie piekary jak najwięcej. Pamiętam o tym, ja też uwielbiam piekarę i te, 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 też, też chcę zrobię i chcę zrobić te wszystkie tytuły. Ale oprócz tego chcę od Was otrzymać informację, oprócz tego jakie konkretne tytuły, czy co robić z sagami? Bo ja kompletnie zgłupiałem już, co ja w zasadzie robię z sagami. Czasami jest tak, że robię sagę w jednym odcinku, Ca całą sagę próbuję zmieścić. Suma summarum kończy się to tym, że ja opowiem trochę o pierwszym tomie, żeby nie zdradzić nic więcej. A reszta tak po łebkach i ogólnie jakie mam wrażenie z całej sagi. Czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba, nie wiem. Czasami, tak jak było z Mówcą Umarłych i tak jak chcę to zrobić z Grą o Tron, robię, chcę robić tą, tą, tą potomnię, bo, bo uważam, że to jest... No warto by było, ale może właśnie nie jest warto. Może chcecie po prostu tak... O czymś innym, a nie cały czas wałkować w kółku to samo. I teraz mam problem, bo niedługo będzie kolejny pomnik cesarzowy jak AHAI. Ja, ja, ja jestem po drugim, ale, ale, ale nic wam go nie pokazywałem. Jest w ogóle AHAIA, jest no pełno. Sanderson, o którym wam mówiłem, a, a, a którego mamy tak ogólnie opowiedzianego. Zaraz wychodzi, oczywiście wychodzi zaraz nowy szubienicznik. Eee, I może o nowym szubieniczniku również chcielibyście usłyszeć osob osobno. Także, co myślicie ogólnie o, o, o omawianiu sag i, i które konkretne tytuły może chcielibyście wyszczególnić i chcielibyście osobne odcinki o poszczególnych tomach? Tak. To tyle, co chciałem powiedzieć o sagach. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Eee, złą informacją jest to, że teraz przez jakiś czas nie będzie nic. Znaczy, przez jakiś czas. My się teraz przeprowadzamy z Miśką. Już następną fantastyczną książkę prawdopodobnie zobaczycie z nowego, z nowego otoczenia. Chociaż może zdążę jeszcze coś nagrać wcześniej, a w międzyczasie po prostu nie będę miał ani czasu nagrać, ani nie będę miał na miejscu internetu, żeby wam to opublikować. Dodatkowo ja jeszcze wybieram się teraz w tygodniową delegację. i przez tydzień nie będę miał kompletnie czasu nic, nic robić. Także ja postaram się nagrać ile dam radę i to opublikować na zaś, ale tego może nie być dużo, bo ja oprócz tego w ogóle mam dużo pracy i tak dalej. Także może być z tym ciężko, przykro mi, ale to nie znaczy, że fantastycznej książki nie będzie już nigdy. Ona oczywiście wróci, wró wrócą też gameplaye. Będą filmiki. To tak chciałem tylko Was ostrzec, to co? To tyle mam wam do powiedzenia. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie teraz dużo, dużo, dużo komentarzy i dużo gadania ze mną, bo tego to byłoby bardzo, bardzo fajne. E, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić film i przepraszam, że tak krótko i mało o tym co się kończy, co się zaczyna, ale no... tak wyszło. Dobra, i subskrybujcie kanał, jeśli jesteście to i po raz pierwszy. Dobra, to, to tyle, bo już się rozgaduję strasznie. Dzięki. Na razie, cześć.